Proszę wstać, sąd idzie. Rozpoczynamy rozprawę przeciwko alkoholowi. Proszę o głos oskarżyciela. Alkohol jest trucizną, która pod pozorem niewinnej substancji niszczy nasz organizm. W szczególny sposób niszczy mózg, prowadząc do obniżenia sprawności umysłowej i zaburzeń psychicznych. Niszczy serce, które nie jest w stanie już spokojnie pracować. Kolejną ofiarą tego zabójcy jest wątroba. Próbując usunąć go z organizmu, sama się zatruwa, a następnie ulega rozpadowi. Jednak to nie wszystko. Nieżyty przełyku, owrzodzenie żołądka, stany zapalne trzustki – to wszystko wina alkoholu. Na dodatek ten zdrajca w łączeniu ze współzabójcą nikotyną prowadzi do raka warg, przełyku i żołądka. Wysoki sądzie, chciałabym powiedzieć, że alkohol powoduje wiele dobra. To uniwersalne lekarstwo na dolegliwości ciała oraz duszy. Wódeczka z miodem jest najlepsza na przeziębienie. Koniaczek wyleczy sfatygowane serduszko, a pieprzówka pomoże, gdy boli brzuch. To wszystko mity zamierzchłych czasów. Alkohol działa znieczulająco, dlatego ulegamy złudzeniu, że usuną dolegliwość. Jest to zawodny i niebezpieczny środek. Apteki przepełnione są dobrymi lekarstwami, a żaden lekarz nie wypisuje recepty na alkohol. Jednak nie należy zapominać o tym, że w dzisiejszych czasach człowiek ma tyle zmartwień i kłopotów, że w jego życiu musi istnieć coś, co złagodzi jego ból, cierpienie, pomoże zobaczyć siebie i świat w pięknych kolorach. Kolejna bzdura. Problemy wcale nie znikają, a wręcz przeciwnie, rodzą się nowe. Alkohol nie znajdzie ci nowej pracy, przyjaciół, i sprawi, by dzieci zaczęły się lepiej uczyć, a żona mniej krzyczała. Jesteś marionetką w jego rękach. On tobą manipuluje, a ty bezwiednie wykonujesz jego rozkazy. To on jest twoim panem, a ty coraz bardziej uzależnionym od niego sługą. Czy wyobrażasz sobie wysoki sąd bal sylwestrowy bez szampana albo inne uroczystości bez toastu? Pijemy, by coś uczcić i stworzyć atmosferę do wspólnej zabawy. Tak więc widać, alkohol jest potrzebny w życiu towarzyskim. To część kultury i obyczajów, które są cenione przez ludzi. To wszystko zostało tak pięknie powiedziane, ale zastanówmy się razem, jaki jest ciąg dalszy takich imprez. Czy obrońca wspomniał o nocach pełnych grozy, płaczu dzieci, bitych żonach, kłótniach i awanturach, nie mówiąc już o wypadkach samochodowych i niewinnie zabitych ludziach? Wysoki sądzie, chciałabym powołać na świadka kobietę systematycznie maltretowaną przez swojego męża, który poprawił sobie nastrój alkoholem. Wzywam na świadka panią Amelię Skowronek. Pani Amelia Skowronek. Proszę złożyć przysięgę, położyć prawą rękę na Biblii i powtarzać. Przysięgam mówić prawdę i tylko prawdę. Przysięgam mówić prawdę i tylko prawdę. Czy świadek może nam powiedzieć, co wydarzyło się w nocy z czwartku na piątek, kiedy mąż wrócił od kolegi z imieni? Czekałam na męża z obiadem. Mijały godziny, a on nie wracał. Głośne wrzaski na klatce schodowej nocą zbudziły mnie i dzieci. Ktoś dobijał się do drzwi. To był mój mąż, który ledwo trzymając się na nogach, wtoczył się do mieszkania. Od razu zaczął głośno krzyczeć, domagając się ciepłego obiadu. Kiedy odpowiedziałam mu, że obiad był o godzinie 14, a teraz jest druga w nocy, odepchnął mnie gwałtownie. Upadłam, czego efekty widać do dzisiaj. Czy obrońca ma jakieś pytania do świadka? Nie mam pytań. Wysoki sądzie, proszę o sprawiedliwy wyrok dla alkoholu. Świadek może odejść. Ogłaszam chwilę przerwy. Sąd udaje się na naradę. Proszę wszystkich o powstanie. Wysoki sąd odczyta wyrok. Według przytoczonych faktów alkohol jest sprawcą bardzo wielu zniszczeń, zarówno w sferze życia ludzkiego, jak i życia rodzinnego i społecznego.
nie sposób zapomnieć o ludziach, których organizm i życie zostało zdegradowane przez alkohol. Wobec powyższego ogłaszam całkowity zakaz spożywania alkoholu pod każdą postacią – piwa, wina, wódki – dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia i wszystkim kierowcom przejazdu samochodem. Ludzie dorośli i zdrowi mogą go spożywać, lecz w niewielkich ilościach i pod kontrolą własnego rozumu.